5-letnią Elizę porzuciła matka. Masalu zgwałciło 5 mężczyzn. Kabuli maczetą odrąbano rękę. Zamordowano 7-letniego Lugolola. Żyjemy w ciągłym strachu, a chcemy przeżyć. Ja chcę przeżyć. Urodzić się albinosem w Afryce to jak kara. Wielu ludzi myśli, że jesteśmy duchami. Polują na nas jak na dziką zwierzynę. Odrąbują ręce i nogi. Krzyczeli, że chcą pieniędzy. Mama mówiła płacząc, że nie ma. Wtedy zaczęli nas bić. Złapali Kabulę. Przenieśli do drugiego pokoju. Położyli na łóżku, a pod rękę podłożyli kawałek drewna. Po chwili usłyszałam 3 cięcia. Odrąbali jej rękę. W tym momencie straciłam przytomność. Jak dotąd, tanzański rząd nie znalazł skutecznej metody rozwiązania problemu. Ochroną objęte są jedynie dzieci, które umieszcza się w zamkniętych szkołach z internatem. Wysoki mur z drutem kolczastym i uzbrojeni strażnicy mają zapewnić bezpieczeństwo.